dziś w serwisie informacyjnym Telewizja Obiektyw między innymi. Ponad 1 600 000 000 zł wyniesie przyszłoroczny budżet Rzeszowa. Od 1 lutego wzrosną ceny za odbiór odpadów w Jaśle. Zakończył się remont głównego wejścia do Krośnieńskiego Szpitala. Burmistrz Sanoka nagrodził młodych sportowców i ich trenerów. Ponad 1 600 000 000 zł wyniesie przyszłoroczny budżet Rzeszowa. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rzeszowscy radni uchwalili budżet na 2020 rok. Przychody oszacowano na poziomie 1 558 000 000 zł. Z kolei wydatki na poziomie 1 692 000 000. W przyszłym roku na inwestycje rzeszowski magistrat planuje wydać 350 000 000 zł. To kolejny rok, kiedy budżet wzrasta. Kiedy na inwestycje w roku 2020 przeznaczymy prawie 350 000 000 zł. Co do największej inwestycji, to kwotowo kontrakt podpisany z Autosanem na zakup 60 autobusów gazowych na ponad 80 000 000 jest oczywiście realizowany w ciągu 3 lat, 2020, 2021, 2022. W budżecie zapisano także pieniądze na modernizację rzeszowskiej trasy podziemnej, budowę basenu przy ulicy Matuszczaka czy przebudowę ulicy Siemieńskiego. Za przyjęciem projektu budżetu zagłosowało 17 radnych z Rozwoju Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej. Przeciw było 9 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Nie odnajdujemy w tym budżecie, albo inwestycje, które są proponowane, nie mają na tyle integralnego charakteru, że pozwalają ze spokojem myśleć o zapewnieniu czy zabezpieczeniu określonych tych właśnie potrzeb i funkcji, jak chociażby te związane z ciągle rosnącymi korkami i zatłoczonymi ulicami w naszym mieście. To jest szalenie ważne wyzwanie. W tym budżecie nie ma odpowiedzi na to, jak z tym tematem w sposób kompleksowy sobie poradzić. My jako klub radnych Platformy Obywatelskiej cieszymy się, że są inwestycje, które wcześniej wnioskowaliśmy. To jest przebudowa ronda na Pobitnym, to jest budowa parkingu przy Rosirze, a także modernizacja i przebudowa Domu Kultury przy ulicy Dąbrowskiego. Najwięcej, bo ponad 500 000 000 zł, pochłoną w przyszłorocznym budżecie wydatki na oświatę. Deficyt budżetowy wyniesie blisko 135 000 000 zł. Od 1 lutego wzrosną ceny za odbiór odpadów w Jaśle. Zgodnie z decyzją jasielskich radnych stawka za śmieci segregowane wzrośnie z 15 zł i 50 groszy do 29 zł i 17 groszy. Natomiast stawka za śmieci niesegregowane wzrośnie z 31 zł do 58 zł i 34 groszy. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian podwyżkę tłumaczy między innymi wzrostem cen usług. W ciągu 2 lat ponad dwukrotnie wzrósł koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Na to przekłada się wiele czynników, poczynając od wzrostu opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Za projektem uchwały zagłosowało 8 radnych, przeciw było 4, a 6 osób wstrzymało się od głosu. Ja nie byłem w tej grupie, która głosowała, nie dlatego, że całkowicie się z tą wysokością nie zgadzam, natomiast brakuje mi bardzo wielu informacji, które związane są na przykład z problemem, jak uszczelnić cały system, ponieważ śmieci nam przybywa, mieszkańców, którzy płacą za te odpady. Statystycznie jest coraz mniej, więc tutaj mamy do czynienia chyba z problemem uszczelnienia całego systemu. Statystycznie każdy jaślanin produkuje miesięcznie ponad 25 kg odpadów, a zatem mieszkańcy Jasła w ciągu roku wytwarzają około 12 tysięcy ton śmieci. Zakończył się remont głównego wejścia do Krośnieńskiego Szpitala. Inwestycja kosztowała ponad 800 000 zł. W jej ramach przybudowano schody oraz dobudowano szyb windowy dla niepełnosprawnych. Powstały także dodatkowe miejsca parkingowe oraz zatoczka dla wysiadających w stylu Kiss and Ride. Prace budowlane trwały 5 miesięcy i w tym czasie wejście główne do lecznicy było nieczynne. Kompleksowo przeorganizowaliśmy podjazd pod szpital od strony głównej, a więc zorganizowaliśmy tutaj jakby te schody, które są już w tej chwili, nie będą się ślizgały, ponieważ są podgrzewane. Zrobiliśmy dodatkowe miejsca dla podmiotów, które współpracują ze szpitalem i dostarczają do nas towary. Zrobiliśmy miejsca dla karetek, ponieważ często zdarzało się, że te miejsca były jakby
zablokowane przez pojazdy prywatne. W tej chwili mamy też miejsce dla osób wysiadających. Jest to 3 miejsca dla osób wysiadających, bardzo blisko tutaj schodów, więc na pewno to w dużym stopniu ułatwi pacjentom dostęp do szpitala i oczywiście wyjście ze szpitala. Przebudowa wejścia głównego wyniosła blisko 840 tysięcy złotych, z czego ponad 600 tysięcy pochodziło z budżetu województwa. To jest jedna z 3 inwestycji w tym roku realizowanych w tym szpitalu ze środków szpitalnych, ale i Urzędu Marszałkowskiego. I takich inwestycji mieliśmy w tym roku na kwotę ponad 3 miliony złotych. Ale w porównaniu z planami na przyszły rok to jest kwota stosunkowo niewielka, dlatego że w przyszłym roku chcemy realizować dużą inwestycję związaną z termomodernizacją szpitala na kwotę ponad 14 milionów złotych. W tym roku na inwestycje realizowane w Krośnieńskim Szpitalu samorząd województwa przekazał 3 miliony złotych. Od 15 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP. Dla Podkarpacia oznacza to więcej połączeń z Rzeszowa i Przemyśla do Warszawy oraz nowe połączenia międzynarodowe do Czech i Austrii. Zawieszone zostały natomiast połączenia do Komańczy, z czym nie zgadzają się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mówią oni m.in. o wykluczeniu komunikacyjnym mieszkańców regionu bieszczadzkiego. Tak, tłumaczenie Urzędu Marszałkowskiego oficjalne jest takie, że w pociągach do Komańczych nikogo nie było, że w pociągach do Zagórza nikogo nie było i spokojnie, bez żadnej straty można było te pociągi zlikwidować. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ te pociągi permanentnie nie jeździły. 80% pociągów w Bieszczady, które były zaplanowane w rozkładzie jazdy w zeszłym roku, w wakacje, nie pojechało. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Fundacji ProKolej oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju zwracali także uwagę na wzrost cen biletów. Bilet na odległość 300 km rośnie o 1%, a bilet do Łańcuta rośnie o 10%, więc średnio można powiedzieć, że jest 5, tak? Tylko nikt nie jeździ 300 km codziennie do pracy, a do Łańcuta owszem mnóstwo osób, które pracują w Rzeszowie. Z kolei wicemarszałek Piotr Pilch mówił o niewielkim, 10% wzroście cen. No wszystko idzie niestety w górę i to jest przy tych cenach, chcę powiedzieć, biletów, to i tak nie są wielkie, to nie jest duże obciążenie, bo na przykład bilet, który kosztuje 5 zł, będzie kosztował 5 zł i 50 groszy. Wicemarszałek zaznaczył również, że połączenia do Komańczy zostały zawieszone czasowo. Głównym powodem było nikłe zainteresowanie podróżnych, a co za tym idzie mała rentowność tych połączeń. Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie autobusy wróciły i busy na tamten teren i nie możemy mówić o tym wykluczeniu, że ludzie czy mieszkańcy nie mają się jak dostać do Sanoka, czy nie mają się jak dostać do Zagórza. Tego argumentu oczywiście nie ma. No, musimy patrzeć na ten aspekt społeczny, ale też na drugi aspekt, czyli aspekt finansowy. No, jeżeli tym pociągiem według naszych wyliczeń jeździ od 1 do 3 osób, no to czy jest sens po prostu wozić powietrze? Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie uhonorowała zwycięzców 7. edycji plebiscytu medycznego. Podczas uroczystości podziękowano także darczyńcom krośnieńskiej lecznicy. Wzorem ubiegłych lat plebiscyt przeprowadzono w 6 kategoriach, a głosować mogli pacjenci. W tym roku tytuł lekarza oddziału przypadł Januszowi Boczarowi, kierownikowi oddziału rehabilitacyjnego. Zdecydowanie mobilizacją do pracy i chyba podziękowaniem za lata mojej pracy. Z kolei w kategorii pielęgniarka oddziału najwięcej głosu zdobyła Halina Filip. Praca z pacjentami jest różnie, cięższa, lżejsza, ale trzeba dużo cierpliwości, empatii, no i nie wiem, trochę uśmiechu. Bardzo się cieszę, że taki plebiscyt powstał, że mamy już 7. edycję. Bardzo się cieszymy, że możemy wyróżniać te osoby, a w zasadzie dlatego, że wyróżniają ich pacjenci. My również ze swojej strony prowadzimy niejako swój plebiscyt, a więc również wyróżniamy pracowników poprzez prowadzenie ankiet i też bardzo się cieszymy, że w tym roku kolejne 10 osób zostało wyróżnionych. Po raz 6 podsumowano także projekt pod nazwą Mecenat. Wśród wyróżnionych darczyńców znalazła się gmina Miasto Krosno, która przekazała ponad 250 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. No, analizujemy nasze możliwości związane z tego typu działalnością. Jeśli jest wyraźna potrzeba, tutaj był wniosek dyrekcji szpitala, że ten wideokolonoskop jest potrzebny, więc mieliśmy też dobry rok, więc pomogliśmy szpitalowi. Myślę, że to też będzie sprzyjało szybkiej diagnostyce tych, którzy
powinni się przebadać i powinni dbać o swoje zdrowie. Szpital w Krośnie wsparła także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja przekazała sprzęt o wartości około 800 tysięcy złotych. Podczas uroczystej gali w Jasielskim Domu Kultury wręczono statuetki mecenasów kultury oraz nagrody miasta Jasła w dziedzinie kultury. W tym roku przyznano także tytuł honorowego mecenasa kultury. Otrzymał go wybitny kompozytor oraz honorowy obywatel Jasła Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Statuetkę na ręce burmistrza Ryszarda Pabiana przekazała pełniąca obowiązki dyrektora Jasielskiego Domu Kultury Helena Gołębiowska. Z kolei nagrody w dziedzinie kultury za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury otrzymali Barbara Czajka, Sławomir Gołębiowski, Jadwiga Steliga, Wiesław Hab oraz Robert Król. Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie, ponieważ no, właściwie chyba jest to moja pierwsza nagroda w życiu, więc czuję się specjalnie. Wydawało mi się, że robię tylko to, co do mnie należy, zarówno w pracy, jak i w społeczności, więc nagle dostrzeżenie mojej skromnej osoby jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Bardzo dziękuję za nominację i za tą nagrodę. Nie spodziewałem się, w skrócie mówiąc. Jest mi bardzo miło. To nie pierwszy raz, kiedy odbieram z rąk burmistrza czy stypendium, czy nagrodę. Jak wcześniej wspominałem, to są bardzo ważne momenty w życiu każdego twórcy i tak jak wcześniej powiedziałem, liczę na to, że miasto podtrzyma no te, mógłbym powiedzieć, tradycje, dobrą tradycję i będzie honorowało swoich obywateli czy stypendiami, czy nagrodami. Przede wszystkim chcemy podziękować tym, którzy na rzecz kultury pracują cały rok, ale to nie tylko ten rok, oczywiście co roku przyznajemy nowym osobom, chociaż już zdarzają się i tacy, którzy po raz wtóry tę nagrodę otrzymują. To taki wyraz uznania, to jedna z nielicznych form, w jakiej możemy wesprzeć ich działania, podziękować im za to, co robią. Jak Państwo widzieliście, to nie tylko ci, którzy piszą wiersze, którzy śpiewają, występują na estradach, ale także ci, którzy o tym piszą, którzy przy tym, abyśmy mogli oglądać te wydarzenia, pracują. Staraliśmy się szeroko na to popatrzeć. Po raz 16 przyznano także statuetki mecenasów kultury firmom i przedsiębiorstwom, które wspierają jasielską kulturę. W tym roku statuetki trafiły do spółek Lotos Infrastruktura oraz PGNiG Oddział Geodezji i Eksploatacji, a także do sieci sklepów MPM. Ta statuetka jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że wsparcie tego obszaru kultury, sztuki to jest bardzo ważna dziedzina. Dzisiaj jesteśmy nie tylko w dniach Jasła, bo tutaj jest takie najistotniejsze wsparcie, ale uczestniczymy w szeregu różnych projektów z obszaru kultury, z obszaru nauki, z obszaru sportu. Mogę wspomnieć Jasielską Naukową Ligę z Lotosem, mogę wspomnieć w tym roku wejście w sport. Tutaj konkretnie Czeczarni Jasło dostali tutaj wsparcie na pracę z młodzieżą, czy Uczniowski Klub Sportowy Szóstka. Wspieramy również spotkania teatralne. Tradycyjnie po uroczystej gali odbyło się spotkanie wigilijne, które uświetnił zespół pieśni i tańca Jaślanie, a podczas gali na scenie zaprezentowali się podopieczni Jasielskiego Domu Kultury. Wicewojewoda Lucyna Podhalicz wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz medale za długoletnią służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżniają się między innymi zasługami na rzecz społeczności lokalnej, osiągnięciami w pracy samorządowej oraz w działalności społecznej i charytatywnej. Wśród nich był Tadeusz Kalandyk, radny Rady Miejskiej w Boguchwale. No to jest bardzo duże dla mnie wyróżnienie. Oczywiście nie spodziewałem się, że takie wyróżnienie zostanie odznaczone. Medal za długoletnią służbę odebrała Elżbieta Kowal-Gąska. Ta nagroda jest uwieńczeniem mojej pracy długoletniej, mojego zaangażowania i myślę, że jest to po prostu takie
wyraz docenienia naszej pracy. No jest to bardzo duże wyróżnienie. 13 osób z naszego zespołu zostało wyróżnionych odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Przybyliśmy tutaj na tę właśnie uroczystość. Jest to dla nas ogromny splendor, zaszczyt. Jesteśmy tym niezwykle usatysfakcjonowani. Staramy się jako wojewoda podkarpacki doceniać takie osoby i naprawdę od kilku lat mamy znacznie więcej wniosków o przyznanie tych odznaczeń, rozmaitych odznaczeń państwowych właśnie osobom szczególnie zaangażowanym w rozmaite dziedziny. Tutaj na Podkarpaciu mamy tych wniosków naprawdę bardzo dużo. W sumie ordery, odznaczenia oraz wyróżnienia honorowe odebrało ponad 60 osób. Około 80 prac wpłynęło w tym roku na konkurs bożonarodzeniowy organizowany przez Muzeum Regionalne w Jaśle. Jury konkursowe wybrało najciekawsze przyśpiewki kolędnicze, najładniejsze ozdoby świąteczne, tradycyjne i współczesne oraz najpiękniejsze pierniczki. Teraz nagrodzone prace można oglądać na wystawie Święta w Muzeum. Braliśmy pod uwagę głównie właśnie te rzeczy, które są związane z kulturą ludową, sztuką ludową, żeby to było coś, co godnie reprezentuje tą dawną historię, tradycję i kulturę. Na wystawie można podziwiać m.in. bombki autorstwa pani Teresy Rąpały. Dwie takie bombki duże, wyszywane. To jest styropian, okręcany zwykłą nitką, ale przynajmniej 1,5 mm grubości musi być ta cała podkład i potem się igłą wyszywa. Mnie takie robótki pasjonują od dawna, ale bardziej najpierw było szydełko, potem były druty, potem znów szydełko i teraz szydełko dużo mi zajmuje czasu, a ostatnio robię aniołki ze wstążki, banieczki, bombki choinkowe. Z kolei tradycyjnego pająka przygotowała Natalia Maziarz, laureatka także ubiegłorocznej edycji konkursu. Ja bardzo lubię kultywować tradycje. To wyniosłam z domu, z mojej rodziny. Nie, nikt mi nie pomagał. Takie rzeczy zazwyczaj robię sama. To daje mi dużo satysfakcji i zabawy przede wszystkim. W kategorii na najciekawszą przyśpiewkę kolędniczą zwyciężyła pani Emilia Polak. Udało mi się zdobyć, ale i zapisane miałam, które kiedyś śpiewał, mówił mój ojciec. Mój ojciec, no niestety nie żyje, ale można by powiedzieć, że był prawdziwą, chodzącą historią. I bardzo dużo z tego, z czego korzystałam i korzystam, to jeszcze z jego pamięci i z pamięci moich sióstr mam. Są to rzeczy niepowtarzalne, ponieważ bardzo dużo rzeczy ginie. My już żyjemy w innym świecie i tworzymy inną kulturę. Nagrodzone w konkursie prace zostaną w muzeum, wzbogacając jego zbiory. Dodatkowo do 3 stycznia można nadsyłać zdjęcia świątecznych dekoracji domów i posesji na adres mailowy Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski nagrodził młodych sportowców i ich trenerów. Środki finansowe na zakup sprzętu sportowego trafiły m.in. do szkoły podstawowej nr 1 w Sanoku, której uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci. Od lat staramy się startować we wszystkich niemal zawodach, które są w kalendarzu igrzysk dzieci i igrzysk młodzieży szkolnej. Start w zawodach to jest takim uwieńczeniem codziennej pracy uczniów na wychowaniu fizycznym, na dodatkowych zajęciach. Rozpiętość dyscyplin jest rozmaita, od szachów poprzez pływanie, lekką atletykę, narciarstwo, zespołowe gry sportowe, gimnastykę. I w tym wszystkim staramy się uczestniczyć. No i udaje nam się osiągać takie dosyć dobre wyniki. Myślę, że jesteśmy osobami, które są jednymi z lepszych w całym województwie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich sanockich szkół podstawowych. Dzisiaj Sanok może się chwalić najlepszymi wynikami, zostawiając za sobą takie miasta jak Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec. To świadczy o tym, że szkoły podstawowe, infrastruktura i zajęcia, które są prowadzone, są na bardzo wysokim poziomie. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Sióstr Prezentek w Rzeszowie odbyła się próba generalna przed Orszakiem Trzech Króli. 6 stycznia uczestnicy największych w regionie jasełek przejdą spod hali pod promie na rzeszowski rynek. 8 edycja imprezy odbędzie się pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają. Na wszystkich mansjonach, na wszystkich scenach
będą aktorzy przedstawiać swoje role, wyśpiewując kolędy. Jedni będą śpiewać, a drudzy odśpiewywać swoje role, więc to będzie bardzo ciekawie wyglądać. Chcemy bardzo w tym roku rozśpiewać Rzeszów. Kładziemy nacisk na nasze piękne polskie kolędy, które chcemy, żeby wybrzmiały w przestrzeni naszego miasta. Oprócz tego, wiadomo, będą pierniki, będą rozdawane korony, śpiewniki, będziemy szli ulicami, kolędowali, będziemy się kłaniać Narodzonemu Panu Jezusowi w Szopce. W próbie generalnej wzięły udział dzieci z rzeszowskich szkół i przedszkoli. Głównym organizatorem orszaku są rodzice uczniów. Rodzice bardzo się angażują. Rada Rodziców jest głównym organizatorem Orszaku Trzech Króli, zatem wymaga to wielkiego zorganizowania, wiele czasu poświęcają, wiele instytucji muszą zaangażować, odwiedzić i przygotować całą infrastrukturę, żeby orszak mógł się odbyć i żeby był atrakcyjny. Kilkadziesiąt eksponatów, w tym szopki bożonarodzeniowe, gwiazdy kolędnicze, tradycyjne pająki oraz ozdoby choinkowe można oglądać w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia placówka przygotowała wystawę Święta w Muzeum. Wszystkie prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Jasielskiego Muzeum. Muzeum Regionalne w Jaśle od wielu dziesięcioleci gromadzi te przedmioty, które dokumentują pracę artystów ludowych tu z naszego regionu i są to również tematy związane z tradycją Bożego Narodzenia. Na wystawie można zobaczyć kilkudziesięcioletnie szopki artystów, którzy kiedyś tworzyli, ale można również zobaczyć elementy, które są wytwarzane przez współczesnych rękodzielników, a do muzeum trafiają na konkurs, który jest od 3 lat organizowany. Zasady konkursu są dosyć takie rygorystyczne. Te przedmioty muszą być wykonane zgodnie ze starymi tradycjami przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie naturalnych materiałów. I te najlepiej ocenione przez jury prace stanowią jakby element poszerzania naszej kolekcji. Na wystawie podziwiać można tradycyjne drewniane szopki wykonane przez lokalnych artystów, wykonane ze słomy ozdoby choinkowe oraz nawiązującą do tradycji kolędniczych kolekcję gwiazd i turoni. To kolędowanie miało różny charakter, tak jak już wspomniałem wcześniej, najczęściej była to gwiazda, ale takim popularnym elementem były turonie, maski, jakieś postacie związane z historią życia Jezusa, więc Herod, śmierć, która go ukarała za to, że zamordował dzieci, i diabeł, który zabrał jego grzeszną duszę. Ta tradycja kolędnicza zaczęła zanikać w latach 50., 60. i większość elementów, które można zobaczyć na wystawie, pochodzi właśnie z tego okresu, koniec lat 50., 60., ale dzięki, powiedzmy, staraniom etnografów ta tradycja pomału się odradza i między innymi w Zarzeczu do dziś jeszcze można spotkać przebierańców, takich słomiarzy, którzy w specjalnych strojach wykonanych ze słomy wędrują od domu do domu, składając ludziom życzenia. Wystawa prezentowana będzie w Jasielskim Muzeum do połowy lutego.